Przed chwilą na scenie zakończyło się przedstawienie Oriana Fallaci, Chwila, w której umarłam. Na scenie Ewa Błaszczyk. Pani Ewa Błaszczyk teraz z nami. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Pani Ewo, oglądałam to przedstawienie na takich emocjach, jakich dawno nie doświadczałam. I myślę sobie, jak pani z drugiej strony schodzi z tej sceny, jak otrząsnąć te emocje, bo spektakl, monodram grany jest na dużych emocjach. Jest na dużych emocjach, no ale często takie rzeczy w życiu robię, które są na dużych emocjach, jak również moje życie obfituje w ekstremalne emocje, więc myślę, że jakoś mam wdrożony do takiej drogi organizm. A poza tym, no jest o czymś. Jest o czymś, jest to monodram. Zresztą niezbyt lubiana przez panią forma wypowiedzi teatralnej, tak jak kiedyś pani powiedziała. Nie przepada pani za monodramem, a jednak wybrała pani tę formę na swój jubileusz i wybrała pani Oriane Fallaci. To nie jest przypadek, że właśnie ta osoba stała się pani wyborem. No, po prostu bardzo interesująca kobieta, samodzielnie myśląca, bardzo wrażliwa i taka odważna, a krucha. No więc to po prostu jest bardzo ekstremalne są te emocje i te jej myśli i jej postawy życiowe, więc to jest niezwykle ciekawe do zrobienia. I jakby prywatnie to dodatkowo szanuję, no więc jest wystarczająco powodów, żeby po to sięgnąć. Teraz zrobiłam następny monodram, ale mimo, że właśnie nie przepadam za tą formą, bo wolę mieć partnera, ale jednakowoż, no jak w pandemii z kolei, no to był owoc pandemii ten drugi monodram w życiu, ta Tamara. I po prostu jak się siedziało w domu i było się zamkniętym w więzieniu, no to z kolei sama ze sobą i z autorem mogłam doprowadzić do finału. Powracając jeszcze do dzisiejszego monodramu, opowiadała pani w jednym z wywiadów, że bardzo długo pani czytała ten tekst, zanim zaczęła pani pracować nad tym tekstem. Pan Remigiusz, który jest autorem tego, co mogliśmy usłyszeć na scenie, stworzył tekst, który był większy, właściwie obszerniejszy. To trzeba było skrócić i przystosować do sceny. Jak to wyglądało? Tak, no najpierw przede wszystkim zapoznałam się tak bardzo gruntownie i odkładałam na bok i wracałam do tego przede wszystkim z książkami Fallaci, z tym, co ona sama zrobiła. Potem zamówiłam w wydawnictwie Rizzoli taki album, żeby pooglądać fotografie, bo zobaczyłam, że też bardzo dużo można wyczytać o ludziach i fotografie jej matki, czy jakby jej dzieciństwo. Po prostu no wszystkie te informacje, które służyły, że tak powiem, wypełnieniu tego życiorysu, bo jednakowoż trzeba to wiedzieć więcej niż potem się mówi albo pokazuje w jakimkolwiek sensie, więc to był długi proces i to tak sobie dojrzewało. No. To tak naprawdę było takie trochę życie z Orianą Fallaci, z jej emocjami, z jej trzema kulami, które miała w sobie. Pani też opowiadała o tym, że trzeba było to wszystko, ona miała taki swój ołtarzyk, gdzie znajdowały się te wszystkie przedmioty, które były ważne dla niej. No więc mnie bardzo ucieszyło, że na przykład jak pracowaliśmy przy tym, żeby ten tekst skrócić, zostawić tylko jakieś punkty, to zobaczyłam, że to, co najważniejsze, że ocalało w tym, wszystko jest na tym jej prywatnym ołtarzyku, każdy z tych tematów, więc znaczy, że słusznie. Spektakl w ogóle zbudowany jest, tak jak już powiedziałam na początku, na ogromnych emocjach, ale zbudowany jest też pięknie plastycznie. To światło, ta muzyka, te projekcje, które cofają nas do sytuacji, do chwili, o których opowiada bohaterka, pani bohaterka i pani opowiada. To wszystko zostało tak pięknie połączone i zgrane. Pani jest reżyserem tego przedstawienia też. Proszę powiedzieć, nie brakowało pani czasami tego trzeciego oka, które spogląda i mówi: tu musisz zrobić tak, tu inaczej. To nie jest proste reżyserować siebie jeszcze w monodramie, myślę. Tak właśnie myślę. Wydaje mi się, że w monodramie właśnie łatwiej, a szczególnie jeśli to są takie wewnętrzne emocje, tak? Że nie ma świata zewnętrznego, wszystko musi być przepuszczone przez organizm. Czyli właściwie osoba, która sobie to wyobraża inaczej, nie jest mną, czyli nie poczuje tak jak ja. Czyli w gruncie rzeczy jest to taki proces. Ja wiem, że to na początku, zresztą przy tym drugim miałam podobny przebieg tego, że na początku to jest takie szkolne i takie, no takie, tak człowiek się zmierza z tą materią. Natomiast im bardziej się to staje nasze własne, usprawiedliwione własnym organizmem, własną emocją, własnym ruchem, gdzie pójść w lewo, w prawo, do góry, na dół, czy zrobić tak, czy zrobić śmak,
to po prostu musi być organiczne, a więc moje. Czyli jak gdyby może mi na przykład zewnętrzna reżyseria utrudnić to zadanie, nie pomóc. Więc bardziej można rozmawiać o czymś na przykład po zobaczeniu spektaklu, na przykład, a fajnie by było, a jakby tak, na przykład, że na tym się spokojnie się o tym pomyśli, ale że to nie jest, że ja w to wchodzę, tak? Tylko że mogę się zastanowić, że może rzeczywiście to jest ciekawe. Bardzo pięknie Pani o tym opowiada. Nie mamy zbyt dużo czasu, ale jeszcze zapytam, bo mówi Pani o tych wewnętrznych emocjach. To chciałabym zapytać, co Pani dała Falacci tej na scenie z siebie, a co zabrała sobie, wzięła dla siebie z tej bohaterki, którą Pani dzisiaj nam tutaj pokazała? To trudno tak powiedzieć. To po prostu życie jest nieustanną zmianą, więc coś się bierze. Na pewno jakoś tak spokojniej mogę stanąć za tym wszystkim. I na pewno, ale być może to też byłby normalny proces życia, tak, że czas płynie i że to się dzieje na zewnątrz, co się dzieje. Ale niewątpliwie się zwiększa jakby taka odwaga własnej oceny wszystkiego. No, samodzielnego myślenia po prostu, co nie jest najgorzej. Myślę sobie też, że wyjątkowo aktualnie brzmią teksty, które dzisiaj brzmią na scenie. Niestety. Czy Pani czuje, że każde słowo, które pada teraz ze sceny, ma inną wagę, inną wartość? Tak, dlatego że nawet jak niby pozornie jest o czym innym, to jednak jest o tym. Dzwonek na spotkanie. Tak, zaraz musimy kończyć. Tak samo mam w tej Tamarze, gdzie jest Holokaust z kolei. I po prostu no, te wszystkie rzeczy o wojnie, o strachu, o bezczelności, czyjejś przekraczaniu granic, no to wszystko jest strasznie współczesne, aktualne. Ja bardzo wierzę Pani, bo że Pani wróci do nas jeszcze z niejednym przedstawieniem, więc będzie więcej czasu, żeby porozmawiać. Dzisiaj oddaję już Panią Ewę Błaszczyk na spotkanie, które poprowadzi za chwilę Łukasz Maciejewski. Dziękuję Pani uprzejmie. Dziękuję bardzo. To też była taka rzetelna.